Siemanko panowie, witam was serdecznie. Tym razem trochę nietypowo, zobaczcie gdzie jesteśmy. Jesteśmy w hali Globus, gdzie już za chwilę Azoty Puławy zmierzą się z hiszpańskim Granollers w swoim trzecim meczu w Pucharze EHF. Ale w tym odcinku nie o tym. W tym odcinku, słuchajcie, wjeżdżamy w El Clasico, czyli drugi mecz Pucharu Króla. Real Madrid kontra FC Barcelona. I już na wstępie wam mówię, wytypujcie dokładny wynik tego spotkania. Dajcie łapę w górę, w subskrypcji kanału. Tego spotkania wytypujcie, co będzie, a my za chwilę wjeżdżamy, zanalizamy. Ostatnio poszło nam dobrze, obie strzelo weszło. Zaczynamy, będzie teraz. Wjeżdżamy. Oh, LeBron! Lewandowski 3-0! Lewy! Lionel Messi! Oh, my God! Skąd za ale gol! Co za bramka! Co za bramka! Dobra panowie, tym razem troszkę szybciej niż ostatnio, no widzicie jakie mamy warunki. Kubuś, pierwszy mecz. Barcelona, Real Madrid 1-1 po dość dziwnym meczu, w którym to Real Madrid strzelił bardzo szybko bramkę i miał jeszcze swoje sytuacje na następne bramki. Mimo wszystko nie udała im się ta sztuka. No i mecz oczywiście zakończył się wynikiem 1-1. Strzelcy bramek to Vázquez i Malcolm, tak, tak było. Messi pojawił się w okolicach 60, 70 minuty, już nie pamiętam. No i wtedy zrobił trochę zamieszanie na początku. No i potem oczywiście przygasł, no ale to wiadomo, Messi z kontuzją to też nie jest Messi w 100% zdrowy. No i teraz tak, zobaczcie na kursy jakie są. Kursy są bardzo podobne, faworytem oczywiście Real Madrid. No i co, jak ty to widzisz? Wydaje mi się, że Barcelona wygrała za dużo Pucharów Króla z rzędu. Wydaje mi się, że Real Madrid musi przełamać ten impas i zależy im na tym, żeby wygrać Puchar Króla po tym, jak wygrali 3 razy z rzędu Ligę Mistrzów. Wydaje mi się, że oni wyjdą pełnymi siłami po tym, jak przegrali przednią kolejkę z grę z Gironą u siebie. Tak teraz nie mają nic do stracenia, muszą wyjść i wygrać, wydaje mi się, ten Puchar Króla. Także ja osobiście myślę, że Real Madrid wyjdzie po wszystko w tym meczu. Dobra, ja uważam, że może być troszkę ciężej Real, dlatego że to mimo wszystko no Messi zagrał od pierwszej minuty, to jest pewniaczek, no bo jest zdrowy, mam nadzieję, że jeszcze nie wiemy jaki będzie wynik oczywiście z Sevillą, bo mecz jest za jakieś 2 godziny. Luis Suarez, który nie strzelił bramki na wyjeździe, już tam pisaliśmy ostatnio, a ja teraz nie chcę wam mówić, ale naprawdę od bardzo, 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 bardzo długiego czasu, co jest dosyć dziwne, że taki napastnik ma tak fatalną pasę w meczach wyjazdowych. Ostatnio wpakował 3 bramki Realowi w przedostatnim meczu, pamiętamy kiedy nie grał Messi. No Real w tym momencie troszkę odżył ten mecz z Ajaxem, kiedy to Ajax pierwszy strzelił bramkę. No mimo wszystko Real, to Real strzelił pierwszy, tak Ajax wyrównał i potem Real strzelił na 2-1, tak? Po dosyć ciężkim meczu, naprawdę. No ale mimo wszystko ten Real odżył. Widać, że ten Real jest inny niż za czasów pierwszych tych meczy w La Liga, w Lidze Mistrzów i tak dalej. No Barcelona ma kryzys, nie da się tego ukryć. Mało strzelanych bramek, ostatnio remis z Athletic Bilbao, wcześniej remis z Walencją 2-2. Także naprawdę ten mecz może pokazać też charakter drużyny. No bo obie drużyny, że tak powiem, no Barcelona w tym momencie jest downstairs, Real jest upstairs. Ale to może, to jest El Clasico i tu może zdarzyć się naprawdę wszystko. Jeśli mielibyśmy coś stawiać, to mimo wszystko ja cały czas uważam, że idziemy w stronę obie drużyny strzelą bramkę. Co o tym myślisz? Przede wszystkim chcę pokazać. Od wielu sezonów widzimy to, że te drużyny, które mocno zaczynają, tak jak się mówiło w tamtym sezonie o Bayernie Monachium, który był faworytem do wygrania Ligi Mistrzów, czy o Barcelonie, czy o Manchesterze City. Te drużyny, które mocno zaczynają, bardzo źle kończą. Nie oszukujmy się, wygrać ligę w swoim kraju to nie jest szczyt ambicji klubów pokroju Paris Saint-Germain, Manchester City, Barcelona czy Juventus. Także te drużyny, no, wydaje mi się, że nie da się zagrać całego sezonu na 100%, tak? Czy to są reprezentacje, to są mecze reprezentacje, jesteśmy po mistrzostwach świata. Te drużyny muszą zagrać słabą końcówkę sezonu, które zaczęły mocno, tak jak City, widzimy. Męczyli się z Schalke w lidze, mieli dużą stratę do Liverpoolu. Zobaczmy, Liverpool zaczął bardzo mocno, miał bardzo dużą przewagę nad City. Sypał się, no widzimy, no, to Real zaczął bardzo słabo. Grali bardzo słabo, przegrywali mecze, podobnie jak Atletico zresztą. No i nagle co? Atletico przychodzi najważniejszy mecz w sezonie, grają z Juventusem o wszystko. Jest 2-0. I to nie jest tak, że oni wygrali przypadkowo 2-0. Można powiedzieć, że oni strzeli 2 przypadkowe. Oni zdeklasowali Juventus w drugiej połowie. Juventus nie istniał. To było z Realem. Oni podłożyli się w pierwszej połowie, wiedzieli, a jak musi być wysokim pressingiem, grają u siebie, nie mają nic do stracenia. Co pokazał Real, doświadczenie, wchodzą w drugą połowę, strzelają bramkę, później strzelają drugą, wygrywają mecz. No nie da się kupić doświadczenia, wydaje mi się, na tym poziomie decydują detale, ale tak młody zespół jak Ajax
czy tak doświadczony zespół jak Juventus, który wydawał mi się jednym z faworytów do wygrania tej edycji Ligi Mistrzów, nie podołali tak doświadczonym zespołom z Madrytu. Ta Liga Hiszpańska naprawdę to jest potężna liga. To jest potężna liga. No dobra, ale wróćmy do samego meczu. Jaki to może być mecz? Czy to może być mecz overowy, czy to może być underowy? No obie drużyny strzelą bramkę, tak jak wam mówiłem, wydaje mi się, że jest to bardzo sensowne. Pierwszy mecz 1-1 i w sumie to Real jest w lepszej sytuacji, dlatego że strzeli bramkę na wyjeździe. No ale właśnie, czy w Pucharze Króla te bramki na wyjeździe się liczą, czy nie? Wiesz co, no myślę, że te drużyny mają sobie coś do udowodnienia, tak? Real wygrał 3 razy Ligę Mistrzów z rzędu, Barcelona zdobyła mistrzostwo. Pomiędzy kibicami wiadomo, zawsze. Barceloną a Realem wzbudza jakieś tam kontrowersje, wzbudza dodatkowe emocje i wiadomo, no kibic Realu zawsze chce, żeby wygrał Real, kibic Barcelony, żeby wygrała Barcelona, także 2-2 czy 0-0 nie urządzi żadnego z kibiców. Myślę, że ktoś musi wygrać ten mecz i wydaje mi się, że padną bramki, że to będzie powyżej nawet 2,5 bramek, tak jak mówimy, obie strzelą. Ale widzimy, to są mecze, które bardzo ciężko wygrywać ze względu na to, że wpadnie szybko bramka, całkowicie zmienia to taktykę danego trenera, tak? Barcelona może wyjść zachowawczo na początku, Real może wyjść agresywnie, no. Ciężko przewidzieć takie mecze, ciężko wygrać na ich pieniądze, ale jak ja miałbym coś stawiać, to powyżej wyniku i obie drużyny strzelą. Dobra, jest to bardzo sensowne, słuchajcie, zobaczcie jakie są kursy na to spotkanie. No dobra, no nie będziemy się oszukiwać, no Kuba wiadomo, że Real wygrywa. Ja, że wygrywa Barcelona, ale tutaj to raczej tego nie stawiajcie, no bo chyba, że albo ufacie Kubie, albo mi. Może być też remis, może być też 1-1, to jest bardzo prawdopodobne. No może być 0, no wiesz, to jest piłka nożna, to nie można powiedzieć, że są pewniaki. Nam wydaje się, że na pewno padną bramki w tym meczu, bo te bramki, no wiadomo, ludzie oglądają klasykę, bo chcą oglądać bramki, jeśli to będzie nudny mecz, wiadomo, że to będzie hejt na to spotkanie, tak, także... Wydaje mi się, że drużyny obie nie mają nic stracenia, to nie jest najważniejsze trofeum w sezonie. Tak, pamiętajcie o tym, to nie jest najważniejsze trofeum w tym sezonie, to fakt. Na pewno wyjdą dużo bardziej ofensywnie niż w klasiku w lidze, bo nie oszukujmy się, no, to nie jest aż taka ranga spotkania, żeby tu wyjść zachowawczo, żeby bronić wyniku, tak? Ja myślę, że tu będzie padnie dużo bramek, bo te drużyny nie mają nic stracenia. Dobra, obie strzelą powyżej 2,5. Wytypowaniem przeciwników, znaczy kto wygra, się wstrzymujemy, bo no to jest loteria w tym momencie. Tak, to zależy od wielu czynników, no wiadomo, błędy ludzkie, żółte kartki, no nie wiem, czerwone kartki, no, rzut karny, wiadomo, jest teraz VAR. Sami widzieliście, jak VAR manipuluje wynikami meczu na dzień dzisiejszy. Zobaczmy Atletico Juventus. Na początku podyktowany karny, anulowany, bramka pada dla Atletico, nieuznana. To wiecie, no dwie bramki tak na dobrą sprawę są anulowane z samego początku Atletico i później pada bramka, która też jest poniekąd sprawdzana. Wiadomo, dostał sygnał, że to była symulka Bonucciego, ale też była sprawdzana, także VAR pokazuje. To samo było z Realem, zresztą z Ajaxem, gdzie nieuznana bramka po spalonym centymetrowym, dwucentymetrowym, gdzie... Normalnie ludzkie oko nie jest w stanie tego dostrzec, tak? To tylko technologia i VAR wpływa na wyniki meczu na ten moment i hiszpańscy sędziowie też robią swoje. Tak, a VAR w Hiszpanii, wiemy jak działa tam. Kurwa, przechujowo. Tam nie uznają. Tam nie uznają niczego. Oni są najmądrzejsi i ciężko, naprawdę ciężko typować wynik tego spotkania. Jeśli miałbym coś jeść, to obie strzelą. Dobra, i tak się słuchajcie, w tym momencie na to zapatrujemy. Dajcie znać w komentarzach, jak wy to widzicie, dajcie łapę w górę, subskrypcję kanału. Nasz typ, obie strzelą, to jest taki nasz pewniaczek. No i wydaje mi się, że over 2,5, no to musi paść tam 3 bramki, bo wiadomo, obie drużyny strzelą, mówimy, no ale ktoś musi wygrać ten mecz, tak? Czyli 2-1 to jest bardzo realny. Tylko nie wiemy dla kogo. Dobra, trzymajcie się w tym momencie, śledźcie nas, bo niedługo vlog z tego kanału. O, zapali nam nowe światło. Piona.